władzę. Jest drugi włodarz, się elegancko się zachowuje, także ty tam też. Bierz przykład. No nie elegancko, bo mi faka pokazał, stary. Słucham waszego cringe'u na razie. Dostosowujemy się do poziomu akurat uczestników, tak nas zbriefowali. Ty to ich panu swoim poziomie nie tam wiesz. Piluj. Jestem kaleką, nie możesz tutaj mi grozić, bo mam rękę kontuzjowaną. Wiadomo, że tej kwiut nie daje rady, bo przed kąpem jest tylko mocny u siebie. A on tutaj kozaczy, a cały mokry siedzi. Ty. No niesamowite. Wiesz, na uprzejmości będzie jeszcze tutaj czas. Tutaj cały czas go zatyka i nie wie, co powiedzieć, ale przed kąpem oni są mocni. Znaczy, no nie wiem, co powiedzieć, bo zazwyczaj z przedszkolakami się nie kłócę, dlatego że dzieci nie posiadam, a ty na takim poziomie niestety jesteś. Nie posiadasz? No, słyszałem, że jakieś tam posiadasz. No to gratuluję. Widzę, że pokazujesz po raz kolejny wysoki poziom. A to by się w głowie pojebało, to wiesz. A ciebie pierdolnąć w głowę? Się pytam, mówię ci, żebyś się w głowę pierdolnął. Panowie, może obejrzmy trailer, trochę do emocji opadną. A ja bym chciał tylko wszystkim przypomnieć, że fagat... Co? Nie, żartuję. Coś tam... A, czyli, nie jednak, za to. Czyli jednak coś tam jest, bo ja mówię tylko, że słyszałem, że tej kwiut posiada dzieci, a mlekołak nagle się odzywa. Czyli chyba coś tam było grane, nie? Wiesz, jak chcesz się bawić w Murańskiego, to nie tutaj, wiesz? Murański, nie, bo by się z tobą zabawił. Może w tą stronę nie idźmy. Dobra, wiedźmy z trailerem, może...